Kroto Kiabart, Mora. Witam Cię przy moim ognisku. Ciężki dzień na wykopaliskach? No to usiądź sobie wygodnie i weź bucha tego dobrej jakości bagiennego ziela z samej górniczej doliny Korinis, a następnie wysłuchaj kolejnej opowieści szamana Gromczaka o Gothiku 3. Najpopularniejszym obecnie modem do Gothika 3 jest modpack. Nie tylko łączy on ze sobą wiele najważniejszych pluginów, ale również dodaje do nich nową zawartość. Częścią modpacka są również mody graficzne, które możemy sobie wgrać, aby jeszcze bardziej poprawić wygląd gry. Ale czy dodatki z modpack to jedyne rozszerzenia graficzne, z których możemy skorzystać? Albo czy może tylko do nich jesteśmy ograniczeni? Na szczęście nie i spokojnie można instalować tekstury z innych źródeł, o ile kilka warunków zostanie spełnionych. Właśnie o jednej z takich modyfikacji chciałbym dzisiaj opowiedzieć, czyli o Gothic 3 HD Rework. Gothic 3 HD Rework to modyfikacja, która nie tylko podmienia tekstury gry na nowe, ale też podnosi ich rozdzielczość do tak zwanego 2K. Jej celem jest całkowity remaster gry pod względem graficznym. Bazą rozszerzenia była modyfikacja Nude Mirtana Textures. Niemniej większość tekstur jest całkowicie autorstwa twórcy modyfikacji, a skoro mowa o twórcy, to autorem paczki jest Cafat. Co konkretnie zostało podmienione? Zostały dodane nowe tekstury podłoża, murów, dachów, słowem miast, tekstury pustyni Warant oraz roślinność. W skrócie, w większym bądź mniejszym stopniu cała gra. Zresztą, co ja wam będę opowiadał, Mory? Zobaczcie sami fragmenty z rozgrywki na modach z modpack oraz z HD Rework. Widać różnicę, czyż nie? Co prawda niektóre osoby mogą narzekać trochę na oświetlenie, ponieważ miejscami jasność tekstur wygląda jakby w grze był włączony reshade, ale wydaje mi się, że wygląda to naprawdę dobrze. Jeżeli kojarzycie mój film o teksturach od Punkera do Gothica 3, to tam na modpacku pojawiały się, rzadko ale jednak, pewne glitche graficzne. Tutaj może być podobnie.
Chociaż nie doświadczyłem takich przypadków w czasie nagrywania tego materiału, to nie wyklucza to potencjalnych bugów. Oczywiście to tylko moje przypuszczenia, ponieważ na stronie z modem autor nie zamieścił żadnej informacji na temat niekompatybilności z modpakiem. No właśnie, a propos kompatybilności, to jak to wygląda z innymi modami? Według informacji, jakie podał Cafat, HD Rework wręcz wymaga zainstalowania podstawowych patchy, czyli Community Patch wraz z update'em i Parallel Universe Patch. Potrzebne są również mody Content Mod i Quest Pack. Jedyne zastrzeżenia, jakie są podane, to że HD Rework jest niekompatybilny z innymi paczkami tekstur gry. Niemniej tyczy się to wyłącznie tekstur świata i ewentualnie potworów, chociaż to akurat nie jest oficjalnie potwierdzone, więc można spokojnie instalować nowe pancerze czy zmienionych orków i NPC-ów. Mody zmieniające balans gry czy dodające nową zawartość jak LTM, powrót generowali i tym podobne można instalować według własnego uznania. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie z modem, a linki w opisie tego filmu. A skąd pobrać i jak zainstalować? Gothic 3 HD Reworked można pobrać ze strony Nexus Mods. Tam znajdziecie wszelkie informacje dotyczące moda, instrukcje instalacji i ewentualne dodatkowe pliki. Pobieramy więc wszystkie pliki główne, czyli samego moda oraz texture fixa i ewentualnie opcjonalne pliki, jeśli chcecie. Uwaga! Żeby opcjonalne pliki zadziałały, musicie w Content Modzie lub modpaku zainstalować opcję Menu Dark, inaczej gra może się nawet nie uruchomić. Po pobraniu wszystkiego wypakowujemy każdy plik i przechodzimy do procesu instalacji. Na początek instalujemy wszystkie patche i mody wymagane. Innymi słowy, HD Reworked instalujemy na samym końcu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak zainstalować poszczególne pliki, to takie filmy są już na moim kanale, także ten proces sobie pominiemy. Tutaj na chwilę się zatrzymam. Niezależnie czy wgrywacie Content Mod czy Modpack, w obu przypadkach jest możliwość wybrania nowych tekstur. Aby HD Reworked zadziałał poprawnie, nie instalujemy żadnych nowych tekstur świata gry. Nie jestem pewny, czy nowe tekstury potworów są kompatybilne. Ja ich dla bezpieczeństwa nie instalowałem. Możecie jednak zaznaczyć sobie nowy wygląd orków, asasynów czy mieszkańców Myrtany. Oczywiście nowe pancerze również są kompatybilne. Po wgraniu wymaganych modów, czas na HD Reworked. Na początek zawartość wypakowanego folderu o tej właśnie nazwie kopiujemy do folderu data w folderze Gothic 3. Następnie zawartość folderu TextureFix tak samo kopiujemy do folderu data w Gothic 3. Jeżeli w jakimkolwiek przypadku wyskoczy komunikat o podmianie plików, to klikamy tak. Jeżeli nie chcecie podmieniać plików, to inną opcją jest zmiana końcówki nazwy pliku. Jeżeli macie wiele rozszerzeń o nazwie np. Compiled Image, to końcówkę M00 zmieńcie na kolejny w kolejności numer. U mnie to jest M14. Co do opcjonalnych dodatków, jak wspomniałem, wymagane jest zainstalowanie menu Dark jako interfejsu gry. Teraz, podobnie jak z pozostałymi plikami, kopiujemy zawartość wypakowanych folderów do folderu data w Gothic 3. I tyle! Wszystko jest zainstalowane, można grę uruchamiać. Moim zdaniem Gothic 3 HD Reworked to jedna z lepiej wyglądających paczek tekstur do Gothica 3, chociaż na pewno nie przypadnie do gustu wszystkim. Gra wygląda naprawdę ładnie, a podbita rozdzielczość jest widoczna na pierwszy rzut oka. Co ważne, rozgrywka nawet bez używania reshade nabiera bardzo miłej dla oka kolorystyki i przy tym nie obciąża tak silnika gry, dzięki czemu zmniejsza to ryzyko jej crashowania. Oczywiście nie oznacza to, że żadnych błędów nie będzie. Jeżeli miałbym wskazywać wadę, która mi najbardziej w tym modzie przeszkadza, to byłaby to niepewność, czy można grać z nowymi teksturami potworów. Poza tym uważam, że wygląda znacznie lepiej niż każda z oferowanych w modpaku paczek graficznych. Osobiście serdecznie polecam każdemu zagrać z tymi teksturami. Gothic 3 HD Rework w moim prywatnym rankingu wskakuje na top 3 modów graficznych do Gothica 3. Wielki szacunek i serdeczne dzięki dla Cafata za zrobienie i udostępnienie moda. Wszelkie prawa autorskie należą do jego twórcy. Dajcie znać, Mory, co sądzicie o tych teksturach. Jak wam się podobają, czy w ogóle o nich wiedzieliście, no i czy chcecie je wypróbować. Chętnie poznam waszą opinię na temat tego moda. Na koniec będzie mi bardzo miło, jak zostawicie pod filmem jakąś łapkę oraz subskrypcję na kanale. Wydacie suba z dzwoneczkiem, a YouTube będzie wam mógł wyświetlić, że nowy film wleciał właśnie na kanał. I wszyscy będą zadowoleni. No, przynajmniej my orkowie. I to już koniec tej historii, Mora.
pora wracać do obowiązków orkowego najemnika. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, ponownie zaproszę cię do mojego ogniska na opowieść i porcję bagiennego ziela. A teraz czas na odpoczynek. Do zobaczenia, Mora.